Chciałbym zapytać o tę trudną sytuację, w której się znajdujemy. Epidemia koronawirusa, która złapała każdego, ale każdego złapała w innym momencie jego życia. Jak to jest u Pani i czy ta sytuacja ciężka jakoś pozmieniała Pani plany? Ja w ogóle nie myślę, że to jest ciężka sytuacja. Aha. Od tego chciałabym zacząć. Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że życie składa się z łatwych rzeczy, przyjemnych momentów i z trudniejszych chwil. I zarówno te miłe, jak i te niemiłe, te łatwe, jak i te niełatwe, przyjemne i nieprzyjemne są absolutnie całkowicie naturalną częścią życia. Więc nie wydaje mi się, żeby to było jakoś wyjątkowo niesprawiedliwe dla nas, albo krzywdzące, albo w jakiś sposób wyjątkowo ciężkie, tylko jest to po prostu chwila próby dla wszystkich. Pani Bato, ja tylko wrócę do mojego pytania, bo Tak. jestem naprawdę dalej ciekawy, czy ten koronawirus pokrzyżował jakieś Pani plany. Może miała być Pani w podróży, a może miała Pani nie pracować zdalnie. Jak to jest? Ale ja panu coś powiem. Gdyby wirus pokrzyżował mi plany, to by znaczyło, że ja byłam przywiązana do moich planów i żądałam od życia, że jeżeli ja sobie coś wymyśliłam, to tak ma być. Owszem, miałam wiele różnych planów i owszem, miałam być w podróży, ale wcale wirus mi niczego nie pokrzyżował, tylko po prostu zmieniłam moje plany, dostosowałam się do tego, co przynosi mi życie. Więc nie mam takiego wrażenia, że wirus mi coś odebrał, coś mi skomplikował, tylko raczej skierował moją uwagę w inną stronę. Dlatego, że ja wierzę w to, że życie mnie prowadzi i życie mnie kieruje. Więc jeżeli miałam wyruszyć w podróż, ale nie wyruszyłam, to znaczy, że życie celowo zatrzymuje mnie tutaj, bo tutaj mam do zrobienia coś ważniejszego. To jest ciekawe, że w mojej głowie, mimo tego, że staram myśleć się pozytywnie, są zakodowane jednak przede wszystkim czasowniki o takim negatywnym wydźwięku i faktycznie myślenia się ale faktycznie w wyrażaniu tych słów jesteśmy, tutaj się różnimy. To jest bardzo ciekawe, ale to piękne, że pani tak pozytywnie podchodzi do wszystkiego właściwie, szuka też w tym czasie pozytywów, tych plusów. To ja zapytam, co na co dzień daje pani spokój i zachowanie optymizmu? Są to jakieś, niektórzy mówią o ćwiczeniu, inni o gotowaniu. Tak, powiem panu, to jest absolutna magia. Wyjrzeć przez okno i zobaczyć wiosnę. To jest cud. Jestem świadoma tego, że to jest cud i że to się zdarzyło bez mojego udziału i zdarzyło się dla mnie, podobnie jak dla wszystkich innych osób, ale zdarzyło się po to, żebyśmy czerpali z tego siłę, żebyśmy czerpali z tego przykład i żebyśmy czerpali z tego nadzieję.